Aby uzyskać największą jakość wydruków w technologii FFF, należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Na sprzęt oraz na filamenty. Jeżeli chodzi o sprzęt, to warto, aby nasza drukarka wyposażona była w podgrzewany stół roboczy oraz zamkniętą i aktywnie grzaną komorę. Warto również zwrócić uwagę na konstrukcję. W tym momencie użytkownik ma do wyboru dwa typy drukarek. Drukarki desktopowe i drukarki przemysłowe. I to właśnie te drugie charakteryzują się lepszą jakością wydruków. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że drukarki przemysłowe mają stabilną metalową konstrukcję, ale również korzystają z komponentów i rozwiązań najlepszych producentów. Co z kolei znacząco wpływa na powtarzalność wymiarową wydruków oraz również gwarantuje nam to, że drukarka nawet po setkach czy tysiącach godzin będzie drukować z taką samą jakością. Kolejnym ważnym aspektem jest to, aby drukarka była dwugłowicowa. Dwie głowice są nam potrzebne do tego, abyśmy mogli drukować z podporami, a z kolei podpory gwarantują nam to, że będziemy w stanie wydrukować nawet najcięższe detale. Jeżeli mamy już dwugłowicową przemysłową drukarkę, co jeszcze możemy zrobić, aby nasze wydruki wychodziły jeszcze lepsze? Przede wszystkim warto zainwestować w najlepszej jakości filamenty sprawdzonych producentów. Jeżeli producent naszej drukarki oferuje własne filamenty z gotowymi ustawieniami do druku, prawdopodobnie będzie to najlepszy wybór dla osób, które nie zamierzają spędzać dziesiątki godzin na poszukiwaniu odpowiednich ustawień do druku. Jeżeli jesteśmy już przy filamentach, to również warto zwrócić uwagę na to, aby nasza drukarka miała możliwość drukowania z materiałów podporowych wodorozpuszczalnych. To po pierwsze umożliwi nam tworzenie skomplikowanych konstrukcji, ale po drugie również ograniczymy ryzyko uszkodzenia naszego elementu poprzez oderwanie podpór. Ostatnią rzeczą, która może poprawić jakość naszych wydruków, jest suszarka do filamentów. Suszarkę warto zastosować w szczególności do filamentów, które cechuje silna hygroskopijność. Dzięki takiej suszarce jesteśmy w stanie pozbyć się wody pochłoniętej przez filament i cieszyć się jeszcze lepszą jakością wydruków.